Cześć, z tej strony MDiek i dziś chciałbym porozmawiać z wami na temat zakończenia aktualnego kanału. No, niestety jego koniec nadszedł, starałem się go ratować za wszelką cenę. Nawet 4 odcinki tygodniowo robiłem, ale już to nic nie dawało, nic nie pomagało. Więc niestety nadszedł jego koniec. Ivy Fox umarło. Ogólnie kanał, wcześniej MDiek, teraz Ivy Fox umarł. Więc to jest ostatni materiał, jaki będzie opublikowany na tym kanale. Ale to nie są powody do smutku. Wszystko jeszcze się nadrobi, ponieważ będę otwierał nowy kanał. Nowy kanał, który będzie się nazywał łopatologicznie podobnie Ivy Fox Studio. I ten kanał będzie się tak nazywał ze względu na to, że będzie dalej prowadzony przez nie jedną osobę, nie przeze mnie, tylko przeze mnie, moją narzeczoną i aktualnie przez mojego grafika, montażysta, animatora. Później, czy się rozwinie Ivy Fox Studio, jeszcze czas pokaże. Możliwe, że pojawi się tutaj więcej osób. Więcej informacji możecie znaleźć w zapowiedzi nowego kanału, która pojawi się najpewniej z dniem jutrzejszym, koło godziny 17. Tam zobaczycie więcej szczegółów na temat nowego kanału, tam się dowiecie o wszystkim. Gdyby ktoś kogoś jeszcze interesowało, to może zostać na dłużej. Podam kilka powodów, dlaczego w ogóle podjąłem taką decyzję. Więc jeśli ktoś jeszcze mnie słucha, to informacja jest prosta. Kanał ten wiąże się z wieloma moimi wspomnieniami. Dobrymi, ale i też złymi. Niestety zacząłem ten kanał wtedy, kiedy zaczęła się na mnie nagonka klasowa jeszcze w gimnazjum. Mam złe wspomnienia z tym czasem. Wiele osób, które mnie w cudzysłowie wyminęły w tym czasie, wiele osób, których poznałem, które mnie skrzywdziły, porzuciły. Chcę się od tego oderwać. Chcę skończyć z tym, skoro już wymyśliłem z Nakali, moją ukochaną, że łączymy kanały. Chcę zacząć od początku. Nie chcę się dusić w tych wspomnieniach. To są cudowne chwile. Cieszę się, że was poznałem. Cieszę się, że założyłem ten kanał. Cieszę się, że postanowiłem walczyć o to, bo było naprawdę niezmiernie mi miło i właśnie dlatego będę walczył o to dalej. Tylko tym razem w drużynie i na nowym kanale. Drugi powód, dlaczego to robię, jest taki, że nie oszukujmy się, ale ten kanał stracił już swoją moc. Zaniedbałem go gdzieś w tamtym roku na przestrzeni styczeń, a bodajże maj. Bardzo go zaniedbałem, ale to był mój upadek weny, mój upadek chęci do czegokolwiek i też czas, który poświęcałem na rozwój mojego nowego związku właśnie z Nakali, więc nie zajmowałem się wtedy kanałem. Wiem, to jest jak najbardziej tylko i wyłącznie moja wina, że kanał umarł, ale właśnie dlatego chcę zacząć od początku z nowym kanałem, gdzie zasięgi będą świeże. Może poznam nowych ludzi. Mam nadzieję naprawdę, że oprócz was, jak was naprawdę serdecznie zapraszam na nowy kanał, poznam masę innych, świetnych ludzi, z którymi będę mógł się kontaktować, rozmawiać, cieszyć się razem, grami, nie grami. Mam nadzieję, że nam się uda, mam nadzieję, że mi pomożecie w tym. Ból jest niemiłosierny zostawić te 1000 subskrypcji tutaj, ale chcę zbudować społeczność, a nie iść po trupach. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie, osobom, które dotrwały do tego momentu. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was. Trzymajcie się i do zobaczenia już na nowym kanale. I cześć! Mówi do was MDiek z kanału Ivy Fox.